Blade Runner to gra RPG osadzona w alternatywnej rzeczywistości. Poruszane wątki mogą być wulgarne lub w inny sposób niepokojące. Pamiętajcie, że to tylko gra. Cześć kochani, z tej strony Trado i Sylwan z Carnival Team. Tak się składa, że pora przedstawić nowy system na naszym kanale. System, który no, już zrobił sporo zainteresowania, sporo ruchu w naszym środowisku. Parę osób dosyć gorąco się zaczęło wypowiadać o tym, co znaczy być replikantem albo androidem. Pozdrawiamy Nurglinga. Mam nadzieję, że docenisz to, jak u nas wyjdzie ta kwestia tego tematu, różnicy między androidami i replikantami. Sylwan, przyznasz się, podobnie jak w przypadku Obcego, jak to było? Nie, no tutaj trochę inaczej było, bo jak graliśmy w Obcego, to była moja pierwsza styczność z tym uniwersum, to znaczy nie oglądałem wcześniej filmów, prawda, bo jest więcej niż jeden film. Do tej pory jeszcze nie obejrzałem, więc to jest przede mną może. Natomiast jeśli chodzi o Blade Runnera, to jest trochę inaczej, dlatego że oglądałem część pierwszej części, ale nie obejrzałem w całości ze względu na tę sesję. W sensie, bo Paweł powiedział, że ma jakieś różne pomysły i w sumie nawet niekoniecznie muszę oglądać w całości, także nie jest mi to uniwersum obce, ale też nie jestem kimś, kto mega się na nim zna, natomiast może to będzie trochę atut w postaci tego, że będzie się ciekawiej odkrywało to. Mam nadzieję, że nie sprawi to, że będzie się gorzej oglądało tę sesję. Nie zgięciłem was tym, że się przyznałem, byłem szczery, więc mam nadzieję, że zostaniecie i docenicie to. No. Słuchajcie, to co myślę, że jest tutaj właśnie tym bardziej fajne, to jest to, że oczywiście obaj z Sylwanem jesteśmy RPGowcami, znamy systemy RPG, natomiast kwestia tego odkrycia prawdy, czy historii, czy także tego lora, który jest akurat w tym konkretnym uniwersum, myślę, że może dać nam tutaj wszystkim właśnie sporą frajdę. No i mam przede wszystkim, Janek, nadzieję, że da tą frajdę tobie. Zacznijmy od takiego pierwszego pytania, bo sam ten świat, który mamy, jeżeli chodzi o Blade Runnera, to takie elementy, które tutaj na pewno trzeba potwierdzić i powiedzieć, że one w tej historii, w tym RPG-u konkretnym, na pewno będą się pojawiały. Tak, żeby mieć pewność, że wiemy, na co my się tutaj spotkaliśmy jako mistrz gry i gracz, ale też co wam zaserwujemy, drodzy widzowie. Pierwsze to jest taki ogólny ten anturaż, ten taki vibe tego świata, w którym gramy. Czyli tak naprawdę jest to taka historia w takich realiach noir, które tak są określane. Jest to takie śledztwo w tych realiach noirowych. Więc tu trzeba powiedzieć, że tutaj takiego superbohaterstwa jak w systemie chociażby, nie wiem, Smoczy Jeźdźcy, pozdrawiamy znajomych z Lans Macabre, tutaj aż tak nie ma. Choć oczywiście bohaterowie mogą całkiem sporo rzeczy zrobić. Ty, Janku, będziesz się wcielał w Blade Runnera. Po polsku mówi się łowca androidów. Choć tak naprawdę, i tu warto jest to podkreślić, że androidy, replikanci, których mamy w tym świecie, są efektem działania bioinżynierii. Oznacza to,
że biologicznie, fizycznie to są zaprojektowani i skonstruowani, ale jednak, no właśnie, ludzie? No niby nie, bo mamy do czynienia z innym formalnie gatunkiem, nawet nie, tworem, narzędziem, przedmiotem. Ten element tego konfliktu, tego tarcia pomiędzy tym, jak postrzegać tych, którzy są stworzeni jako narzędzie, jako niewolnicy, tym, jak oni się sami postrzegają, jest niezwykle ważny także w tej historii. I ty będziesz łowcą androidów, tym tytułowym, tak jak mamy tutaj w... Zresztą na ekranie też to widzicie przecież, prawda? Czy Janek chciałbyś, żebyśmy wybrali któryś z tych archetypów, czy raczej spróbujemy rzucać i zobaczymy po prostu, jak nam to wyjdzie? No ja zastanawiałem się przede wszystkim nad jednym czy dwoma archetypami, ale w zasadzie możemy wylosować. Będzie ciekawiej może taki typ tworzenia postaci, gdzie nie wynika, właśnie ma się od razu cały gotowy koncept, tylko ten koncept trochę powstaje w wyniku tego, co zostanie wylosowane, też jest ciekawy. Może nawet bardziej intuicyjnie, jeśli się jest czymś nowym, także możemy wylosować. Widzę, że jest tutaj K12, więc rzucamy K12, mamy łowcy ludzie. I wypadło mi 8, co jest dość ciekawe, bo jest to dokładnie ten sam archetyp, który chciałeś. Głównie tak, nad którym głównie myślałem i ten najbardziej chciałem. Więc jest to labirant. Znaczy w podręczniku labirantka, natomiast będę tworzył postać mężczyzny, więc używam tutaj takiej formy. Więc jest to człowiek, labirant. Bo decydujesz się, że chcesz grać człowiekiem, a nie replikantem. Tak, tak. Mhm. Ja słuchajcie, też zapisuję u siebie. Będziemy mieli tutaj każdy przed sobą kartę, więc będziemy tutaj to widzieli. Labirant. Dobrze. Okej. Biorąc pod uwagę, że masz ten archetyp, który chciałeś, ja jeszcze potrzebuję kaszustki od ciebie, bo jest tak, że w tym uniwersum czasami słyszy się plotki o tym, że niektórzy ludzie nie wiedzą, że tak naprawdę mogą być replikantami. Więc jeżeli wypadnie mi tutaj szóstka, no to znaczy, że Sylwan może nie wiedzieć, że jego postać jest replikantem. Dzięki. Kolejna kwestia to staż w policji, czyli od jak dawna służysz? Tutaj zatem mamy też K12. Może być to od świeżaka do osoby, która jest już ponad 16 lat w przypadku weterana. I to 16 lat jest czymś otwartym, w sensie 16+. Jest to 11, więc weteran. Padło na weterana. Więc, no cóż, ciekawe w zasadzie. Mhm. No, to nie jest to, czego bym się najbardziej spodziewał. Ale cóż, może być ciekawie. Ciekawie, dobrze. No, ale wiesz, daje to taki efekt, że w cechach będzie u ciebie troszkę mniej rozwinięć, bo będziesz miał tylko +1 do wykorzystania. Natomiast no nie ukrywajmy, ale w umiejętnościach będziesz sporo mógł poszaleć. Tutaj ta mechanika, którą no, znamy z różnych systemów, jest rozwinięta w taki sposób, że już nie rzucasz garścią kaszustek na wszystko, tylko rzucasz tak naprawdę dwoma kośćmi. Sukcesy liczą się w taki sposób, że faktycznie na kaszustce to szóstka daje ci wygraną, ale im wyższa jest kość, tym więcej potencjalnie możliwości odniesienia sukcesu. Jest to duży plus, w ciekawy sposób zmieniający tak naprawdę tutaj granie. W takim razie cechy. Janku,
Cechy, które masz, które możesz rozdzielić, są cztery. I mamy siłę, zręczność, inteligencję i empatię. Siła to siła mięśni, wytrzymałość, odporność, zręczność, koordynacja ruchów, szybkość i zręczność manualna. Inteligencja to spostrzegawczość, szybkość rozumowania i stabilność psychiczna. Natomiast empatia to inteligencja społeczna, odporność psychiczna i stabilność emocjonalna. Tak. Dobrze. Widzę, że tutaj się wybiera cztery poziomy od A do D. Mhm. I te poziomy oznaczają, jak dobra bądź gorsza jest cecha, a to jest najgorszy, D to jest najniższy. Więc jest tak, że te plus jeden, które masz, to jest możliwość podniesienia, o tyle cech możesz podnieść powyżej. Oznaczałoby to w takim razie, jeśli chodzi o te rozmiary kostki początkowe, to znaczy, że masz wszystkie cechy na C najpierw, a jedną z nich tylko możesz podnieść na B. Czyli w przypadku wszystkich cech będziesz, trzech cech będziesz rzucał K8-kami, a jednej będziesz rzucał K10-ką. Jedna rzecz, którą ci mogę od razu podpowiedzieć, bo to jest też pierwszy raz, kiedy grasz Blade Runnera, jest cecha pośrednia, która jest uzależniona od tego, czy jesteś bardziej zdrowy czy opanowany. To znaczy, te cechy fizyczne, czyli siła i zręczność, będą wpływały na wysokość twojego zdrowia, natomiast cechy społeczne, inteligencja, empatia, będą wpływały na wysokość opanowania. Dobrze. No to tak. Najwyżej dałbym sobie empatię. To na A w takim razie. No nie, możesz ją dać na B. Na B. Okay, na B. Okay. Na B. Na B. Dobrze. A inteligencja i zręczność jest na C. W takim razie. Oznacza to, że w tym wypadku rzucasz K8-kami. I siła też jest na C, tak? Tak, tak, tak. A przy empatii będziesz rzucał K10. Dobrze. I teraz tak, zdrowie i opanowanie. W jaki sposób będziemy tutaj to liczyli? Jest tak, że zdrowie równa się sumie rozmiarów kostek siły i zręczności podzielonej przez 4, zaokrąglonej w górę. Innymi słowy, w tym wypadku masz 16 dzielone przez 4, czyli masz 4 zdrowia. Powiem wam jedną rzecz. To jest taki system, w którym dosyć łatwo można zginąć. Te cztery, no to faktycznie daje tutaj takie potencjalne ryzyko, że dosyć łatwo odpłyniesz. To prawda. Ale to wiesz, lata już wysłużyłeś, może tak ma być. No cóż, już po prostu nie jestem potrzebny, jak zginę, to tak miało być po prostu. Nikt nie będzie tym ani przerażony, ani z tego powodu smutny. Dobrze. W przypadku opanowania wyjdzie ci piątka. Czyli poniżej tego pola na stres wpisujesz sobie opanowanie. A, stres. Piątka. Dobrze. I teraz mamy kwestie umiejętności. Każda umiejętność reprezentuje szeroki wachlarz kompetencji i w połączeniu z cechami właśnie będzie określała, jak sprawnie wykonujesz rozmaite akcje, które będą wymagały testowania. W sumie występuje 13 umiejętności podstawowych. To jest też gdzieś ważne, bo jest odrębna umiejętność, która pozwala ci pilotować spinner. I to jest prowadzenie. Na prowadzenie jest odrębna umiejętność. Natomiast ty przez to, że jesteś weteranem, no to tutaj no, zaszalejesz z tymi kostkami, bo faktycznie masz 14, które ci pozwalają tutaj całkiem sporo poprzydzielać.
Możesz zacząć tutaj sobie gdzieś to przydzielać. Ja mogę tutaj tylko powiedzieć, że powstająca postać, taka świeża, ma wszystko na poziomie D. Innymi słowy, wszędzie możesz rzucić po prostu szóstką. Przy każdej. Natomiast no, mając 14, no to sporo jesteś tutaj w stanie pozmieniać. Okay. Czyli rozumiem, że... Czy chcesz, żebym poopowiadał trochę o tych poszczególnych umiejętnościach w jakiś sposób? Chcę, może co do niektórych miałbym pytania, ale rozumiem, że podniesienie z D na C kosztuje jeden punkt. Tak. I wszystko kosztuje jeden punkt. Tak. Okej. Okay. No dobrze. To sporo tego jest. Jest tak. No, bijatyka. Może zacznę od tych, które wydają się całkowicie zrozumiałe. Jeśli coś tam jest, jakiś twist nietypowy, to możesz poprawić. Bijatyka. Wydaje mi się dość oczywista. Celność, medycyna, obserwacja, technika, kontakty i perswazja. Mhm. To mi się wydaje czymś miarę oczywistym. No ale reszta, reszta może już trochę mniej. Właśnie impet, kondycja, dyskrecja, sprawność, intuicja. Możesz o tych coś powiedzieć. Dobrze, to już muszę sobie przelecieć w takim razie dalej. Przypominamy, że twoja postać to lawirant i może tutaj warto byłoby to podkreślić, że dokładnie wybrałeś cechę, która jest cechą kluczową dla lawiranta, bo to jest empatia. Twoje kluczowe umiejętności jednocześnie, te, które tutaj dla ciebie ze względu na to, jaki jesteś, są ważne, to kontakty, perswazja, ale także intuicja. Więc tutaj za chwilę o tym będziemy rozmawiali. Przerzuć może na stronę... Poczekaj, zaraz ci jeszcze to powiem. Rozdział trzeci, na umiejętności właśnie. Tu jest takie zastrzeżenie, że umiejętności kluczowe dla rodzaju twojej postaci musisz podnieść do C albo wyżej. Czyli no tu jest pewne, że trzy twoje punkciki tutaj na pewno sobie wejdą. Bo to jeszcze właśnie chciałem sprawdzić, jak to jest z tymi wymaganiami. Moi drodzy, my się też trochę uczymy tego. Umiejętności są na stronie 58 w podręczniku, tam się zaczynają. Te, które są związane z siłą, 3, to są bijatyka, impet i kondycja. O impet zapytałeś. Impet testuje się na przykład wtedy, gdy trzeba coś podnieść, przepchnąć albo przełamać ciężką przeszkodę. Zawsze wtedy, gdy musisz polegać na swoich mięśniach. Bijatyka z kolei, no to tutaj faktycznie testujesz, kiedy bierzesz zamach, osłaniając się przed ciosem, wtedy, gdy używasz broni białej albo swoich własnych pięści. Z kolei kondycja, no ona ściśle będzie miała związek z kwestią po prostu wytrzymałości, bo faktycznie no, wystawia, ten świat, w którym gramy w Blade Runnerze, wystawia na próbę odporność i kondycję ludzką na różne sposoby. Zarówno kwestia, ile wytrzymasz pod wodą, czy załatwi ci szybko jakaś trucizna, no tutaj faktycznie kwestia kondycji. Na kondycję również rzucasz wtedy, kiedy otrzymujesz śmiertelną ranę. Dobrze. Czyli wszystko jest na początku na D i mam 14 punktów, żeby... Tak, wszystko jest na D, masz 14 punktów. Dobrze, no to tak. Bijatyka podniósłbym do B. Do B, czyli tu sobie wydajesz dwa punkciki. Dwa punkciki. Impet do C. Czyli jeden. I kondycja też do C. Czyli na siłę wydałem już z tych punktów 4. Tak jest. Zostało mi 10.
Przypominam, że w empatii musisz przynajmniej mieć wydane te 3 punkty, które są potrzebne. No zapewne wydasz więcej, ale też żebyś to sobie wiedział, nie? Tak, dobrze. Zręczność. Zręczność. To już ci opisuję. Tutaj celność, akurat dosyć prosta sprawa, testujesz wtedy, kiedy używasz broni dystansowych. No tak, strzelanie może być potrzebne. Drugie to dyskrecja. Używasz dyskrecji, kiedy przede wszystkim przemykasz się chyłkiem, kryjesz się przed strażnikiem, próbujesz zwędzić coś, no tutaj tego typu działania, ale również takie po prostu, no właśnie, kiedy chcesz w niepostrzeżony sposób coś zrobić, tak? No tu ewidentnie kwestia skradania się, jakiegoś ukrywania, to jest dyskrecja. Z kolei sprawność, no to wiesz, jako weteran pytanie jest, ile latek już faktycznie masz na koncie. Tutaj testujesz, kiedy faktycznie to jest kwestia twojej szybkości, ale też koordynacji ruchów, zdolności do wspinania się, czy przeskakiwania przez jakieś rzeczy. Aha, dobrze. Ciekaw jestem, czy zostawisz coś na D, tak? Prawdę powiedziawszy, tak się zastanawiam nad tym, czy masz taką wizję właśnie postaci. Na przykład też z techniki zostawiłbym coś na D. Znaczy te umiejętności, które są pod inteligencją. Technika, tak, jakby technikę bym zostawił, to mi chodzi o technikę, bym zostawił na D, ale to jeszcze nim do niej przejdziemy. Też warto się zastanawiać właśnie nad tym, kto to będzie i to, jak przez całe życie przechodził, będąc policjantem, też poniekąd powinno wpływać na przydzielenie wartości do tychże umiejętności. No wydaje mi się, że celność gdzieś na C albo B by się też przydała mimo wszystko. Dyskrecja, sprawność. Ta dyskrecja i sprawność kiedyś mogły być większe. Teraz jednak wiek mógł sprawić, że nie są takie, jakie nawet mój bohater chciałby, żeby one były. Może tutaj zastosujmy podobny układ, co w sile, czyli celność na B. Bo jednak dopóki ręce mu się jeszcze nie trzęsą, załóżmy, że to się nie dzieje, to jeszcze umiejętności strzelania są trochę takie jak kiedyś. No ale dyskrecja i sprawność są na tym C. Nie na D, bo... Nie ma dramatu w takim razie. Bo będąc tym labirantem, mógł też czasami korzystać z dyskrecji i sprawności. Zostało mi 6 punktów. To przejdźmy teraz do tych, które faktycznie są związane z twoją inteligencją. Pamiętaj, że no jednak jesteś detektywem i tutaj kwestia obserwacji może mieć znaczenie. Medycyna to jest cecha, która faktycznie może być potrzebna wtedy, kiedy musisz komuś pomóc. Tutaj podstawy medycyny pojawiają się wtedy, kiedy na przykład postać pokonana, to jest termin mechaniczny, trzeba ją postawić na nogi, czy ocalić życie, jeśli ktoś odniósł poważną ranę. No, wiesz, nie każdy musi umieć to robić. Co ważne, w Blade Runnerze jest też faktycznie tak, że niektóre rzeczy stosuje się tutaj różnorodny, nawet nie tyle sprzęt, ale co takie wynalazki, jak chociażby klej, który jest w zasadzie taką syntetyczną substancją, którą się zasklepia ranę po to, żeby ją po prostu załatać, nawet w takich dosyć polowych warunkach, tak? Oczywiście nie każdy musi umieć to robić dobrze, no ale takie jakieś tam podstawowe rzeczy. Stąd to D startowo w każdej umiejętności jednak pozostaje. No tak, w końcu trochę stażu, trochę jakiejś nauki pewnie było. Obserwacja to jest ta cecha, która jest chyba tak naprawdę, no według przynajmniej podręcznika, najważniejszym talentem łowcy. To jest kwestia właśnie wyciągania wniosków, dostrzegania różnych szczegółów i elementów. Używa się najczęściej w dwóch przypadkach, kiedy chcesz tak naprawdę zbadać jakieś miejsce w poszukiwaniu śladów. To jest pierwsza sprawa. Ale też druga jest sytuacja,
gdy ktoś chcecie chyłkiem zajść od tyłu, bo to jest wtedy test przeciwstawny, w którym ty testujesz swoją obserwację, a ktoś dyskrecję. Mhm. Okej, dobra, to zaraz powiem, jak te umiejętności sobie rozkładam, bo już mam... Technikę to jest programowanie, obchodzenie systemu bezpieczeństwa, no i różnego rodzaju inne takie sprzęty elektroniczne. Zaraz właśnie powiem, jak te umiejętności sobie rozkładam, ale wcześniej pomyślałem, bo przed chwilą mówiłem per bohater, że można też jakieś imię i nazwisko nadać. Jeśli chcesz już teraz nazywać, tak. To tak, natomiast... Będzie łatwiej mówić. Na imię dałbym Steven. Steven. No właśnie, nazwisko. A na nazwisko. Tak będzie jakoś prosto, może. Steven Roberts. Roberts. Roberts, tak. Po co łamać sobie język, prawda? Mm-hmm. I teraz tak. No dobrze, no wiadomo, że wzrok Stevena kiedyś mógł być sokoli. Teraz jednak jest już to wzrok. Sokoła, którego... Sokoła milenium? Sokoła milenium. Sokoła, którego horyzont jest przesłoniony widmem nadchodzącej emerytury. Więc dałbym obserwację jednak na B, mimo wszystko. Mhm. Skoro był sokołem. No a medycynę i technikę zaszalejmy, dajmy D. Steven nie był nigdy człowiekiem, który się pchał do akcji polegających na akcji, czyli na akcji z bronią w ręku, więc może po prostu nie ma aż tak dużo doświadczenia, nigdy się też tym szczególnie nie interesował, może nigdy nie miał też głowy do takich medycznych kwestii. Na technika, no cóż, kontakty są czymś, co pozwalają mu dostosować się do rzeczywistości, niekoniecznie gadżeciarstwo. Ja chciałem tylko przypomnieć jedną rzecz, cały czas nie podniosłeś sobie prowadzenia na razie. Więc masz tam tylko literkę D. Wiem. Niekoniecznie muszę podnieść to prowadzenie. Niekoniecznie. Skoro mam na D, to znaczy, że umiem prowadzić w ogóle. Jakoś tak, prawda. Więc wydałem w takim razie 2 punkty tylko na inteligencję. Zostały mi 4 punkty. Zostały ci 4 na 4 umiejętności. Na 4 umiejętności. I fakt jest faktem, pamiętaj, musisz podciągnąć wszystkie umiejętności, które podpadają pod empatię, przynajmniej na C, czyli twoje kontakty. I tutaj powiedzmy sobie, co to są. Kontakty rzucasz, gdy chcesz sprawdzić, co się mówi na mieście, chcesz odnaleźć kogoś w miejskiej dżungli. I tutaj faktycznie no czasem może też być ważne, żeby tych sukcesów nawet było tutaj więcej niż jeden. Kontakty pozwalają uzyskać dostęp do specjalnego wyposażenia LAPD lub też robić zakupy na czarnym rynku. To tutaj od razu tak. Intuicja. Intuicję testujesz, by ustalić oczywiście usposobienie postaci niezależnej, z którą się będziesz konfrontował. W tym ocenę na przykład tego, czy ta osoba może być pod konkretnymi emocjami, chociażby takimi jak wściekłość, strach, pogarda, miłość i tak dalej. No warto też podkreślić, że tutaj sukcesy krytyczne będą ujawniały takie rzeczy jak to, czy widzisz, że ktoś może mijać się z prawdą, coś ukrywać. No wiesz, nie czytasz w myślach, czyli nie będziesz wiedział, co dokładnie ktoś ukrywa, ale wiesz, jakaś tutaj zdolność do dostrzeżenia szczegółów będzie. Intuicja służy do opierania się perswazji. Czyli wtedy, kiedy ktoś z kolei będzie chciał wpływać na ciebie, do czegoś przekonywać, no to intuicja pozwoli ci oprzeć się ewentualnie takim wpływom, gdyby coś takiego było. No i perswazja jest tutaj taką faktycznie umiejętnością, która no, wydaje się nam być dosyć oczywista. Ważne jest to, że w tej umiejętności musisz określić stawkę, czyli wskazać, co próbujesz osiągnąć, do czego dążysz, jeżeli chcesz wpłynąć na kogoś. Tu trzeba podkreślić, że nawet jeżeli będziesz miał bardzo wysoką umiejętność,
no to raczej żadna postać niezależna tylko dlatego, że będziesz jej coś chciał wyperswadować, nie zgodzi się postąpić wbrew swoim najlepszym interesom, no chociażby takim, żeby zrobić sobie krzywdę na przykład, no, albo coś takiego, to tak nie działa, więc tutaj kwestia takiego rozsądku musi być ważna. No, perswazja ma także tutaj zastosowanie przy przesłuchiwaniu. Wtedy testuje się ją przeciwko czyjejś kondycji. Dość obrazowa. Więc to jest kwestia, tak, to jest kwestia wymuszania różnych informacji. Natomiast faktycznie, jeśli ty komuś coś perswadujesz i do czegoś przekonujesz, no to konfrontacja, wtedy mamy perswazja, intuicja. Dobra, tych punktów trochę zeszło, więc zrobiłbym jedną poprawkę. Kondycję, którą ustawiłem sobie na C, zmniejszyłbym do D. Okej. Okay. Żeby mieć więcej punktów, bo jednak się bardziej przyda. I zrobiłbym tak, że perswazję ustawiłbym sobie na C, mm-hmm, a intuicję i kontakty na B. No i prowadzenie zostawiłbym na D. Okej, okay, czyli intuicja i kontakty na B. A perswazja na C. No, i to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o umiejętności. Tak jest. Czy wy też wyobrażacie sobie, że postać Stevena może mieć ważne testy w trakcie sesji związane z prowadzeniem, albo na przykład z jakimiś technicznymi awariami, a pewnie jeszcze do tego medycyną i kondycją, skoro tam zostawił D. Zobaczymy. W której minucie sesji to się wydarzy? Jak szybko Tredo wykorzysta te umiejętności, w których padło tutaj na literkę D. Kto wie. Dobrze. Janku, wracając do tworzenia postaci, mamy tutaj taką sytuację, że faktycznie w twoim przypadku wjeżdżają teraz specjalności. No i specjalności to jest faktycznie takie rozmaite sztuczki, talenty, rzeczy takie, które no, w szczególny sposób będą wyróżniały ciebie. I to ściśle będzie związane także z twoim byciem lawirantem. Ty jako weteran masz prawo do trzech specjalności. Możemy je też rzucić, zobaczyć, co nam z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o lawiranta, Janku, to na stronie 47 masz tabelkę. W sumie tu jest K3 i 3 specjalności. Możesz wybrać je wszystkie, lub możemy pohandlować i ewentualnie którąś wymienić na jakąś inną, jeżeli chcesz. Nie, to niech będzie. Niech będzie to, co tutaj tak? jest. Czyli te wszystkie trzy. Wszystkie trzy, wszystkie tak. Trzy, dobrze. To jest dorabianie na boku, używanie znajomości i posiadanie pleców. Wszystkie brzmią niezwykle zającająco. Zaraz je omówimy. Tak. Posiadanie pleców. Omówimy je po to, żeby faktycznie tutaj nie było wątpliwości, jak je rozumieć. Lista specjalności w podręczniku znajduje się, moi drodzy, na stronie 61. I teraz, Janek, tak. Dorabianie na boku. Masz swoje stałe źródełko dodatkowych dochodów i na poczet każdego dochodzenia dodatkowo od razu otrzymujesz jeden punkt chin jenów, czyli plus jeden. Okay. Ciekawy element, też fabularny na pewno, jak zaraz przejdziemy do tej części. Tak. Bo musimy poznać tą postać. Tak, no na razie mamy tylko takie mocno mechaniczne wskazanie. Kolejna sprawa to jest to używanie znajomości. I teraz cóż to oznacza mechanicznie? Masz ułatwienie testów kontaktów, kiedy będziesz starał się o sprzęt albo zasoby LAPD. Czyli faktycznie wtedy, jak będziesz testował kontakty, przy
szukaniu sprzętu. W LAPD będziesz miał ułatwienie. Dobrze. Czyli ułatwieniem jest, Janku, dodatkowa niższa kostka testu. Okej. Dobra. Podoba mi się to. Czyli w tym wypadku, Janek, to będzie rzucał 3K10. 3K10, no. Więc dużo możesz wyciągnąć faktycznie. Trochę już czasu tam siedzisz i no, trudno, to... trudno, żeby jednak po tylu latach ciężkiej pracy nie kosztować owoców swojego knucia, intrygactwa i zjednywania sobie ludzi. Byłoby to przykre jednak. I Janek, myślę, że fakt posiadania pleców również może w ciekawy sposób definiować gdzieś tą twoją postać. Bo kiedy tracisz punkty kariery z powodu niedopełnienia obowiązków, przetestuj kontakty. Za każdy wyrzucony sukces utrata zmniejsza się o jeden i możesz wyzerować utratę punktów kariery za to, że coś poszło nie tak. Pięknie. A później tak może w różnych sytuacjach, na przykład jak zniszczy sprzęt. Albo jak w jakiś inny sposób faktycznie będzie się zachowywał nasz lawirant nie tak jak trzeba. Ciekawe jak ten Steven będzie funkcjonował. Czyli zapisujemy to sobie na karcie, że przy utracie kariery testujesz kontakty. Pięknie. Utrata punktów kariery, test kontaktów i obniżanie. I obniżanie tego. Dobrze. Janek, myślę, że coraz lepiej tą twoją postać poznajemy i ja mam takie trochę wrażenie, że zaczyna nam tutaj z tego wychodzić ciekawy typ. Mamy tutaj oczywiście możliwość wykonania kolejnych rzutów, które dotyczą właśnie twojej postaci, ale tak jakbyś mógł mi powiedzieć, bo w lawirancie masz tam taką tabelkę, jak cię widzą? Widzisz to? Tak, jak cię widzą. Znaczy, tak cię w zasadzie widzą. Tak cię w zasadzie widzą. Tak. Jak to tam wygląda? Bo tam jest chyba rzut i 3 opcje mogą wyjść, nie? Tak. Chcesz wybrać, czy chcesz rzucić to? Tutaj może bym wybrał, bo te akurat tutaj wyniki niezbyt mi pasują do kogoś w takim też wieku. Raczej to jest na takiego młodego, pełnego werwy aktywistę, który dopiero co zaczyna swoją karierę. Więc ja mam wrażenie, że Steven, bo ogólnie no też z filmu pewnie jest taki też nie tylko Blade Runner, ale też z innych noirowych, na przykład jak Chinatown, jest taki wizerunek trochę takiego gorzkiego, trochę takiego niedostępnego, trzymającego pewien dystans, właśnie takiego weterana, kogoś, kto taki jest tym prochowcu, takim mentalnym prochowcu, tak bym to mówił. I właśnie coś w tym stylu. A ja bym tutaj poszedł trochę coś innego. Stevena widziałbym jako kogoś, kogo ludzie z ich zachowania wynika, że jakby go lubią, szanują go i jest po prostu fajnym kolegą, fajnym kumplem. I to byłby wniosek kogoś, kto, nie wiem, przyjdzie na posterunek i po prostu nie znając Stevena, zaobserwuje zachowanie innych, że tak by opisał Stevena. Więc z jednej strony jest to coś takiego, ale tak naprawdę ci ludzie, ci inni policjanci czują się gdzieś trochę niezręcznie i trochę obawiają się Stevena, dlatego że widziałbym go jako takiego człowieka, o którym też chodzi bardzo dużo plotek. Część z nich jest wymyślonych. Część z nich jest wymyślona. Ktoś tu dorabia na boku, ktoś ma znajomości i kontakty, ma plecy. I te plotki, ale te plotki są też takie bardzo różne. Część z nich są takie typowe plotki wymyślone przez tych średnich stażem policjantów, którymi tymi plotkami straszą młodych policjantów. Część plotek to są plotki wymyślone przez wrogów,
wrogów Stevena, które po prostu mają mu zaszkodzić, jak na przykład to zarabianie na boku. Natomiast on jest taką osobą jakby dość głośną, bo wszyscy wiedzą, że on ma kontakty, że on może sporo osiągnąć, że jak jest się blisko niego, to można zarobić też na tym, mniej lub bardziej. No ale z drugiej strony on jest tym starszym gościem, który czasami zachowuje się w sposób taki niezwykle swobodny, taki luźny, jakby miał 20 kilka lat i wszyscy ci młodzi policjanci byliby jego kolegami, a czasami jest bardzo ostry i to jest cały czas takie, mam wrażenie, że podstawową cechą przede wszystkim tych średnich stażem i młodych policjantów jest to, że się czują trochę tak niezręcznie w jego obecności. I tak bym to ujął. To ja mam do ciebie takie pytanie. Bo ja już w tym momencie trochę go czuję i dlatego zmienię muzykę. Janek, nie nacinasz sobie na lufie, ilu z nich już wyeliminowałeś. Ale biorąc pod uwagę staż, ty jesteś jednym z tych gości, którzy rozumieją, dlaczego mówi się o was łowcy androidów, a nie repków, nie skórek, nie replikantów. Bo w czasach, kiedy pierwszy raz ty już byłeś na służbie, to, do czego strzelaliście i to, co trzeba było trzymać pod kontrolą, było zdecydowanie mniej ludzkie, bardziej mechaniczne. Teraz cały czas gdzieś są robociki i to są teraz te androidy, które ludzie gdzieś tam znają. To jest, wiesz, w zasadzie metalowa puszka, podaj, zabierz, podaj, zabierz. I tak to działa. Replikanci, którzy są już ludźmi, no właśnie, są cieleśni, fizyczni. Oni przecież w środku mają bebechy, wszystko jest normalne. Oni są hodowani i powstają biologicznie, wypluwają ich te zbiorniki, wyrzucają ich stamtąd, już jako jednostki, które wyglądają na dorosłych. Co więcej, oni się starzeją. Ale ja jestem ciekaw, z tej perspektywy, ty zabijałeś bardzo wielu antków i to już dawno. Masz naprawdę wiele lat doświadczenia. Ty możesz być jednym z takich naprawdę weteranów, jednych z pierwszych, którzy działali przy tym? Mogło tak być, natomiast Steven zawsze sądzę, że coś takiego też gdzieś wybrzmiewa mocno w jego karierze, że Steven był zawsze, jak może to nawet takie określenie gdzieś takie bardziej złośliwe o nim, że on był oficerem operacyjnym, ale właśnie nie w tym sensie, że uczestniczył w operacjach, tylko że on przeprowadzał operacje, że on planował, zajmował się jakąś taką tą częścią logistyczną i on bardzo nie lubił, bardzo rzadko brał pistolet do kabury i szedł na miasto i tropił tam czy tych androidów, czy tych replikantów, więc to jest trochę inny wymiar weterana według mnie, że właśnie on w zasadzie, są młodsi stażem policjanci, którzy mogą mieć o wiele więcej ofiar, w cudzysłowie, na swoim koncie niż Steven. To nie tak, że on nigdy nie był w terenie, ale że po prostu umiał znaleźć się w takiej pozycji, że był w drugim albo na trzecim szeregu zawsze. I tak bym to widział. Zdaję sobie sprawę, że wykrep, czyli ta wasza jednostka, on został powołany w późnych latach 2000. I ty przez cały ten czas jesteś w tej jednostce. Bo mój pomysł, słuchajcie, na tą sesję, ty, Sylwan, jest taki,
że my zagramy troszkę wcześniej niż sugeruje podręcznik. Przez to nie będziesz miał może dostępu do wszystkich takich tych technologicznych aspektów, które tam są opisane. Ale generalnie będziemy grali w 2019 roku. Ile lat w 2019 roku masz ty, Steven? No to dajmy mu tak 43 lata może, coś takiego. Wow. To już faktycznie jest sporo. No, sporo. To już jest sporo. Dobrze. Słuchaj, w podręczniku mamy jeszcze bardzo ważny element. Element, który definiuje to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy. To jest kluczowe wspomnienie. Ten element introspekcji, sięgania w głąb, rozumienia samego siebie, a jednocześnie tego, jak to, co się doświadczało, czego się doświadczyło, co jest tą kotwicą emocjonalną, jest jednym z tych kluczowych elementów w tym systemie. Ta introspektywność będzie tutaj bardzo mocno wybrzmiewała, dlatego twoje kluczowe wspomnienie będzie też definiowało, myślę, że mam nadzieję, że w ciekawy sposób, to, co się wydarzy tutaj nam na sesji. Więc powiedz mi proszę, czy możemy spróbować zrobić to wspomnienie losowo, tak jak tutaj przewiduje to podręcznik, na stronie 31. Okay. Próbujemy? Możemy. To Janek. 1K6 i 1K12 na sam początek. Określi, kiedy stało się twoje wspomnienie i gdzie. Okay. Pierwsza tabela. W okresie dojrzewania ukształtowało twój stosunek do świata dorosłych. Mhm. Teraz K12. W zaciszu i eleganckim gabinecie korporacyjnym. Okej, okay, no może już by świadczyło coś o rodzicach na przykład, albo o rodzinnym pochodzeniu, skoro w eleganckim gabinecie korporacyjnym, co się wydarzyło w moim okresie dojrzewania. Mhm. Teraz kolejna 12. Kto? Trochę to przestało mieć sens, bo na 8 mi wypadł anonimowy tłum. To nie jest bez sensu, Janku. Okay. Znaczy, słuchaj, oczywiście no, możemy okay, później okay. pokombinować, ale wiesz... Teraz jeszcze znęcano się nad tobą fizycznie, żeby wypadło. no. To było kto, a teraz co się stało? 12. I się stało... zaatakowano cię albo wyrządzono fizyczną krzywdę. No. Anonimowy tłum, który wtargnął do miejsca... korporacyjnego, tak. Pięknego gabinetu eleganckiego. Być może zaatakowano nie tylko ciebie. Możliwe, że nie, ale ja przeżyłem na pewno. Janku, jest jeszcze. Co w związku z tym czujesz? A. Kolejna strona i kolejna 12. No. Już się boję tego rzutu, co w związku z tym czuję. No. Boże drogi, to naprawdę są ciekawe te połączenia. No właśnie. Nie wiem, na ile twórcy podręcznika myśleli nad tymi najdziwniejszymi, czy zakładali, że one nie powstaną, czy wręcz przeciwnie, mieli nadzieję, że coś takiego będzie miało miejsce. Zaraz sprawdzimy. Czuję 10, wstyd. Okej. Okay. Słuchaj, czy chciałbyś spróbować wymyślić, co dokładnie się tam działo, bo 1976 rok to rok twojego urodzenia. Jeżeli okres dojrzewania byśmy mieli tutaj wziąć pod uwagę, to oznacza, że ten moment, w którym mogła się wydarzyć ta sytuacja, to będą
wczesne lata 90. w takiej sytuacji. Wczesne lata 90. Janek, cofnę się tutaj do chronologii świata Blade Runnera, tak żeby pokazać tobie, ale też widzom, w jakich my naprawdę niesamowitych realiach się znajdujemy. Bo w latach 80. ekosystem Ziemi uległ załamaniu. Został doszczętnie zniszczony przez zanieczyszczenia, wojny oraz zwykłe zaniedbania. Ludzkość została tak naprawdę wtedy uwiężona w nielicznych, ale samowystarczalnych megamiastach, kontrolowanych przez korporacje. Taką ostatnią instytucją władzy politycznej pozostało ONZ, a jedyną nadzieją ludzkości stała się kwestia ucieczki z konającej planety do pozaziemskich kolonii. I chronologia podręcznika informuje nas, że w późnych latach 90. powstały pierwsze kolonie na Księżycu i Marsie i wtedy startował program emigracji pozaziemskiej. Jest taki ważny element, który dotyczy tego, kto miał szansę w ogóle dostać się poza planetę. I to jest kwestia selekcji. Selekcji, powiedzmy, że naturalnej. Tylko zdrowi, w pełni użyteczni, tacy, którzy mieli szansę być w 100% skutecznie wykorzystani, mogli opuścić planetę. A reszta od tamtej pory dostaje wpis, że jest specjalem i zostaje. I teraz wyobrażam sobie tak, że ta sytuacja dotyczy czegoś, co było jeszcze chyba przed tym, ale kto wie, może to tego w jakiś sposób dotyczyło. No ja tak pomyślałem, że to mogła być korporacja gdzieś zajmująca się takim HR-em wśród ludzi, to znaczy właśnie selekcją i wyborem ludzi do tych pierwszych może pozaziemskich misji. Mhm. No i domyślam się, że pewnie dla tych ludzi to była nadzieja i pewnego rodzaju ucieczka z miejsca, które jest dość wątpliwe pod względem jego przydatności i profitu w życiu, czyli Ziemi. Mhm. Więc mogło być tak, że była jakaś grupa ludzi, która została zakwalifikowana do odbycia tego lotu, ale z jakichś powodów zaostrzono kryteria. Okazało się, że w statkach, które mają wylecieć, nie ma tylu miejsc, albo po prostu obcięto fundusze i okazało się, że mniej ludzi jest potrzebnych, więc po prostu tych, którzy byli gdzieś na marginesie tego progu, po prostu odcięto. I ci ludzie się... Może to też było tak, że na przykład dla tych ludzi miało zostać, znaczy dla rodzin tych ludzi, które miały zostać dla Ziemi, miało zostać zapewnione wsparcie finansowe i dla wielu z nich to było coś, co pozwoliłoby im jakoś godziwie żyć. No i nagle w pewnym momencie dowiedzieli się tak po prostu, że no bardzo wam dziękujemy, ale niestety innym razem, a ten inny raz był w tamtych czasach perspektywą odległą czasową, więc no w tym wypadku prezesem tej firmy był ojciec Stevena i Steven wtedy był w jego gabinecie. To często się zdarzało, że ojciec zabierał go do gabinetu, żeby wdrażać młodego syna w tajniki pracy i w to, żeby mógł potem sprawnie przejąć po nim fotel. No i ci ludzie wpadli. Ojciec Stevena był zawsze osobą dość taką, z jednej strony bardzo pewną siebie, z drugiej strony bardzo był pyszną osobą, miał sobie dużo pychy.
I ta sytuacja może niekoniecznie musiała się skończyć źle, ale on bardzo źle tych ludzi potraktował. Ale czy to skończyło się w jakiś bardzo taki agresywny sposób? Czy tam się pojawiła przemoc na przykład? Wydaje mi się, bo że zostali spacyfikowani, bo z czego wynika wstyd? Bo jestem ciekaw. Zaraz już do tego dojdę. Że oni tam wpadli i zaczęli mu wykrzykiwać, że właśnie tak nie powinno być, że to jest wszystko kłamstwo, co się wydarzyło, że oni zostali okłamani, że zostali oszukani, że żądają jakieś rekompensaty, że ich rodziny tego potrzebują, bez tego wsparcia może ktoś nie będzie miał potrzebnych leków, może ktoś nie będzie mógł zapłacić czynsz za mieszkanie, z którego zostanie wyrzucony. A ojciec potraktował ich po prostu jak kogoś, kto komu należy się tylko pogarda i wyśmiał ich, że po prostu nie spełnili standardów, że nie należy im się to pod żadnym pozorem. I ta sytuacja bardzo szybko eskalowała. Dwie strony o bardzo wyrazistych poglądach, o bardzo dużej dozie pewności siebie. Grupa ludzi poczuła się silniej niż ten jeden prezes i jego syn. I oni w pewnym momencie skoczyli na prezesa Robertsa. I ten wstyd bierze się z tego, że ojciec Stevena, który został gdzieś przygwożdżony do ściany, i to nie tak, że oni go tam rozszarpali czy coś takiego. To nie jest jednak aż tak sytuacja związana z nienawiścią tłumu. Bardziej bym po prostu widział to tak, że to był jakiś nieszczęśliwy wypadek, że po prostu oni, nie wiem, chcieli go tak trochę przycisnąć do ściany, fizycznie przycisnąć do ściany i po prostu uderzył gdzieś tyłem głowy, nie tam, gdzie powinien i zginął. Natomiast wstyd Stevena bierze się z tego, że wtedy ojciec skrzyknął, żeby syn wcisnął jeden z przycisków, które znajdowały się przy biurku, które tam wzywały, nie wiem, sekretarkę, czy wprost, może nawet ochronę, nie wiem, czy taki od razu przycisk, ale po prostu kogoś wzywały, a Steven był tak sparaliżowany strachem, dlatego też, że jeden z przebiegających ludzi po prostu go uderzył też gdzieś pięścią, że tego nie zrobił i gdzieś później lata sobie wmawiał, że gdyby zrobił ten jeden ruch i nacisnął przycisk i wezwał pomoc, tego ojciec by przeżył i to też może być wyjaśnić, dlaczego Steven, ojciec, znaczy dziecko ojca, który był prezesem, który miał wielką firmę, która zajmowała się czymś tak ważnym, został policjantem, bo skandal, który wybuchł wokół tego, był na tyle duży, że korporacje, które nie chciały robić sobie złego PR-u, szybko zamiotły sprawę pod dywan, firma została zlikwidowana, a Steven został i jego matka zostali tak naprawdę bez niczego. Nikt się też nimi nie zaopiekował, bo byli ludźmi, którzy byli niewygodni po prostu w tej historii. No i dlatego ktoś, kto miał zostać prezesem sporej firmy, poszedł do policji. Więc tak bym to widział. Okej. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale mi się bardzo, bardzo tutaj ta historia spodobała i to jest bardzo fajna rzecz. Powiedz mi, Janek, w takim razie, 43 lata. Janek, kto jest twoją kluczową relacją w takim razie? No. Bo właśnie sobie pomyślałem, że powinienem cię zapytać, czy żyje mama? Może to być matka. Może to być matka. I to jest po prostu w zasadzie jedyna bliska osoba Stevena. Ta kluczowa relacja może być też jedyną osobą, przed którą jakby nie zakłada żadnej maski po prostu. Nie jest jakby tym lawirantem, tylko jest po prostu sobą, jest po prostu Stevenem. Bo jakby coś jest tutaj możliwość także oczywiście losowania, więc tutaj to oczywiście od ciebie zależy. Natomiast mechanicznie, żebyś też wiedział, z kluczowej relacji korzysta się wtedy, kiedy tutaj ty chcesz także w trakcie sesji, w trakcie dochodzenia, tak się nazywa sesja Blade Runnera,
będziesz chciał zrobić rzeczy, które ostatecznie pozwolą ci uzyskać punkty człowieczeństwa, które faktycznie pokażą, że jesteś kimś więcej, kimś innym niż tylko właśnie cynglem, który ma eliminować po prostu te kolejne neksusy i replikantów. Zostałbym przy matce, bo to jest całkiem ciekawa opcja w tym wypadku, gdzieś domknięcie tej historii osobistej Stevena. Mhm. I w tabeli relacji rodzic jest przypadkiem numer 1 na rzut K12, natomiast są jeszcze dwie tabelki do rzucenia. Tak. Jest co was łączy, ale także co się stało, coś co może tutaj gdzieś wpływać w jakiś dodatkowy sposób. Oczywiście, wiesz, te rzuty K12 możesz wybrać też, co byś chciał. Natomiast jestem ciekaw, jak byś do tego tutaj podszedł. Rzuciłem sobie 3 razy, żeby zobaczyć, co może być najciekawsze. I wyrzuciłem 1 i 2, czyli przyjaźń i miłość, a następnie wyrzuciłem 7, czyli przemoc. I to jest ciekawe wyniki. Przyjaźń i miłość takie mogłyby być teoretycznie najbardziej takie zwykłe, normalne i intuicyjne. Jako to, co was łączy. Tak, ale przemoc też... Ale Janek, ale jest jeszcze tabela relacji z drugiej strony. Tu rzucę znaczy, może tutaj. Numer 3, tak? Co się stało, tak. Co się stało? Zaginęła. Też sobie 3 razy rzucę, żeby zobaczyć. 4. Chcę, żeby rzucił pracę. Założył wreszcie firmę jakąś, jak ojciec. Ojciec też zaczynał od zera, więc to, że nam zamknęli firmę rodzinną, to niczego nie uzasadnia. Znowu zaginęła, czyli gra chce, żeby zaginęła. I 7. Wciąż ją rozczarowujesz. Zaginęła to według mnie trochę za daleko idące, bo to od razu jakiś cały wątek wokół. Jestem też policjantem, więc jak ktoś ginie, to chyba nie mówię, a mojej matki nie ma od miesiąca, przyjdę tu za rok. Więc raczej nie. Chcę, żebyś rzucił pracę. Taki oklepany trochę. Ma już 43 lata, jakby był młody, to, a już w takim wieku to trochę pusty wątek według mnie to by był. I co tam jeszcze było? Wciąż ją rozczarowujesz, tak? Chyba tak. No, może być. Wciąż ją rozczarowujesz. No. Wziąłbym może jednak tą miłość. Już nie idźmy w jakąś przemoc od razu. A to jest tak, taka trudna miłość. To znaczy, że no... jest taka relacja z rodzicem, że jakby... której z tych dwóch osób umarło, to tej drugiej osobie byłoby przykro i może wtedy by doceniła wartość tego, że ta osoba wcześniej była, żyła i tak dalej. Ale no to jest tak, że ją rozczarowuje pod tym względem. No nie to, że to się kręci wokół pracy, tylko matka po prostu zawsze była taką osobą też wobec ojca, że ona też gdzieś pochodziła z jakiejś takiej bogatej rodziny i tak dalej. Ona, i zrobiłbym tak, że ona miała jakiś taki zawód eksponowany, też dzięki temu przeżyliśmy, że ona na przykład była jakąś dobrą lekarką. I ona jest taką perfekcjonistką i ona, i to wciąż ją rozczarowuje, to nie o to chodzi, że przychodzi ona ciągle mi mówi, że jestem policjantem, a powinienem być prezesem firmy. To znaczy to też, ale to jest nawet takie, że nie wiem, coś Steven jej ugotuje i to, co ugotuje, jest nie takie, bo czegoś tam nie dodał, albo... Wiesz, pamiętaj o tym, że ona pamięta żywność, która nie była hodowana w takich, a nie innych warunkach. Ona pamięta normalne jedzenie, normalne mięso ze zwierząt, a nie z syntetycznych farm żywności, które są tak naprawdę tylko, wiesz, przetworzonymi jakimiś... substratami z białka i tylko i wyłącznie dzięki jakimś przyprawom to można udawać, że jest czymś innym, nie? Tak, no natomiast właśnie coś takiego bym poszedł, że właśnie na każdym polu to rozczarowanie się po prostu pojawia, nie?
No. Więc to chyba to tyle gdzieś, nie? Okej. Punkty czynienów, czyli kasę, masz na plus 2. I jeszcze będziesz potrzebował rzut na punkty kariery, tak sobie zauważyłem, że też powinniśmy tutaj dodać. Więc ja jestem ciekaw, czy ty wyobrażasz sobie, że kasa jest tym, co w jakiś sposób na przykład przeznaczasz, żeby, nie wiem, podnosić status życia dla was, dla matki, żeby coś jej uprzyjemniać, czy... Nie, raczej nie, właśnie, raczej bym nie szedł w ten, że, nie wiem, umarł ojciec i po prostu, no, totalnie nic nie mieliśmy po tym, bo poszliśmy, no, takie, tak, no, jak klasa średnia, nawet taka wyższa, więc jakby pieniądze jakieś nigdy nie były problemem. Steven właśnie został policjantem może dlatego, że po prostu gdzieś nie chciał wchodzić w te tematy korporacyjne i tak dalej. To wszystko wiązało się dla niego z traumą, z też takim poczuciem oszukania, zdrady i tak dalej, więc chciał pójść w coś zupełnie innego i jakby zrealizować jakieś swoje takie może chłopięce marzenie czy coś takiego, ale później jakby jednak wygrała ta jego natura wygodnictwa i tego, że wyniósł z domu to, że wszystko tam miał, że jednak nie musiał się nastarać, żeby coś zdobyć, więc po prostu no, nie czuł jakiejś wielkiej misji, na pewno też przez te jego doświadczenia życiowe jest też takim człowiekiem trochę cynicznym i trochę chcącym po prostu mieć swój kawałek tortu, bo zobaczył, że w swoim życiu, że umiera ktoś, kto niekoniecznie zrobił coś złego, a sprawa jest niewygodna i czyjaś śmierć po prostu jest zamiatana pod dywan, nie? Natomiast te pieniądze sądzę, że po prostu... Zaraz zobaczymy ile, bo jeszcze musisz na nie rzucić. Tak, ale mam plus 2, więc może... K10. 2 wyrzuciłem, więc okej, czyli 4. No to trzeba będzie coś się zakręcić wokół kasy chyba. Sądzę, że ma tyle, dlatego że dużo wydaje po prostu. Dlatego, że on jakby na siebie te pieniądze wydaje. I tak... po prostu korzysta z życia. Janku, jest pozycja twój sprzęt. Oczywiście sprzęt początkowy, ten, który wynika z pełnionej służby, to jest jedna sprawa, ale ważną rzeczą jest także kwestia posiadania przedmiotu osobistego. To jest jakiś drobiazg, coś, co wcale nie musi mieć jakiegoś tam praktycznego zastosowania, ale ma dla ciebie, ma dla Stevena jakąś wielką wartość sentymentalną. I teraz to ujawnia też coś na twój temat. I znowu mamy tutaj tabelkę, z której możemy skorzystać, na stronie 34, gdzie też rzutem K12 można zobaczyć, co też tam się pojawi. A te przedmioty osobiste są ciekawe, bo tak zobaczyłem nagrobek. 12, i wyobraziłem sobie taką postać rodem z Warhammera, z Sylwanii, która na swoich plecach dźwiga nagrobek. Ojca. Jest chyba taki upiór właśnie gdzieś w bitewniaku warhammerowym, który właśnie na plecach ma nagrobek. Więc... Chyba w uniwersum DC też chyba jest taki przeciwnik. Przynajmniej pamiętam z Injustice, że chyba był tam taki typ, który jest właśnie wygrzebańcem i łoi przeciwników swoim nagrobkiem, ale pięknie. Ciekawe, co wyrzuciłeś. Tandetna pamiątka, 9. Wydaje mi się, że to mogło być po prostu coś takiego. Chcę sobie zwizualizować konkretnie, jaki to może przedmiot, bo mam historię wokół tego przedmiotu krótko wymyśloną, ale co to może być, takie coś tandetnego, co sobie... Ty masz jakiś fan? Wiesz, mi przyszło do głowy, tylko wiesz, to jest kwestia coś na przykład z biura ojca? Co, poszedłbym może jeszcze coś innego, że może po prostu Steven, to jest mały, malutki przedmiot, blankiet papieru, jest to bilet, który sobie kupił, bo chciał przejechać metrem kiedyś tam i po prostu go nie skasował i miał go ten bilet przy sobie podczas jakiejś akcji, podczas której został postrzelony i normalnie powinien zginąć. To też mógł być jeden z powodów, dlaczego później nie lubił angażować się w polu.
I po prostu gdzieś jak się obudził i później odbierał w szpitalu rzeczy osobiste, to był wśród nich ten nieskasowany bilet i po prostu to tak na niego wyglądało, jakby nie skasował tego biletu, żeby przepłynąć przez Styx. I dlatego nosi ze sobą tak, taki talizman, ten wcale już jakby może w ogóle teraz nie ma takich biletów, bo są jakieś już inne systemy, ale ten właśnie taki papierowy, nieskasowany bilet do metra. Coś takiego. Super, szczególnie, że mechanicznie jest tak, że interakcja z przedmiotem osobistym pozwala mechanicznie raz na sesję zredukować jeden punkt stresu. Okay. Co w ostatecznym rozrachunku, jeszcze biorąc pod uwagę tą historię, która gdzieś tam za tym stoi, jest naprawdę, naprawdę fajne. Słuchaj, ostatnie szlify dotyczą tego, jak wyglądasz. Jeszcze te punkty kariery i człowieczeństwa, czy nie? Punkty kariery rzucasz K10. Okay. 5. Mhm. Dobra. Punkty człowieczeństwa będziesz dostawał w trakcie sesji. Dobrze. Zaraz też omówimy, jak to jest dokładnie z tym. Natomiast te szlify, które według podręcznika są na stronie 35, to jest kwestia na przykład oceny, gdzie mieszkasz. Jestem ciekaw właśnie, jak to wyjdzie, 35. Znowu rzut K12. Czy mieszkasz z mamą w mieszkaniu służbowym? Czy jest to coś innego? Chyba, że masz pomysł na to. A rzucimy. Niekoniecznie muszę mieszkać z matką. Matka może mieć przecież swoje mieszkanie. No. Dlaczego? Trzeba tylko teraz razem. Tak, to jest lokal służbowy LAPD w sektorze 5, mały, klaustrofobiczny, oszczędnie umeblowany. Ale wiesz co? Ja bym to zrobił tak, że to jest takie mieszkanie Stevena, ale w zasadzie on tam jakby rzadko w ogóle przebywa, nie? To znaczy jakby on często w ogóle śpi u jakichś innych ludzi z różnych przyczyn, albo gdzieś w barach, albo no może na ulicy nie, na komisariacie raczej też nie, to nie jest raczej związane z tym, że jest pracoholikiem, tylko po prostu no bardzo rzadko tam jest. Jakby to jest takie, dlatego to jest ten taki mały lokal służbowy, bo nie potrzebuje, nie? No też nie ma nic lepszego. Okej. Dobrze. No w sumie to jest tak po części jedenastka. Czyli niby masz ten dom, ale tak jakbyś nie miał w domu i był w ciągłym ruchu. Tak. Dwunastka to właśnie mieszkasz u postaci, z którą masz kluczową relację. Tak. To jakbyś mieszkał u mamy. Dobrze, Janku, jeśli chodzi o karierę i człowieczeństwo, bo to jest ważny element związany właśnie raz z wykorzystywaniem twoich możliwości. Punkty kariery pozwalają ci zrobić różne rzeczy też w trakcie sesji, ale także przede wszystkim wpływają na kwestię rozwoju postaci. I tak, punkty kariery. Drodzy widzowie, strona 36 w podręczniku jest to jakby coś. Zdobywasz te punkty w sposób zależny od dochodzenia. To jest tak, że oczywiście prowadzący przydziela te punkty. Zwykle za działania, które są wyszczególnione w scenariuszu, który w Blade Runnerze nazywa się aktami dochodzenia. To, co jest też gdzieś dla ciebie ważne w tym przypadku, to jest właśnie kwestia zastosowania punktów. Masz ich 5, więc możesz na przykład spędzić jedną zmianę w centrum szkoleniowym i wydać sobie od razu te 5 punktów kariery, żeby uzyskać nową specjalność. Możesz wydawać punkty kariery i przetestować kontakty po to, żeby otrzymywać przydział specjalistycznego sprzętu albo wykorzystywać zasoby i infrastrukturę LAPD. To jest potrzebne do tego, żeby faktycznie ten postęp śledztwa był oparty nie tylko i wyłącznie na twoim własnym osobistym wysiłku, ale też właśnie na tym, żeby skutecznie używać całej tej sieci powiązań, jaka jest w policji.
I raz na dochodzenie możesz przetestować kontakty i wymienić jeden punkt kariery na kasę, jeżeli potrzebne ci pieniądze, bo w ten sposób uzyskujesz podwyżkę wynagrodzenia. Okej. Okay. Oczywiście to jest tutaj dla ciebie możliwe. Punkty człowieczeństwa dostajesz na koniec sesji równolegle do punktów kariery, ale w tym wypadku nagradzam nie tyle kwestię postępu w śledztwie, ale to, w jaki sposób się zachowywałeś, jeżeli rzeczy, które zrobiłeś, były, jak mówi sam podręcznik, miłosierne czy po prostu ludzkie. Dokładny charakter tych zdarzeń będzie uzależniony od samego dochodzenia, które prowadzimy, ale tutaj osoba prowadząca może wyróżnić każde działanie, które zasługuje na to. Ponadto punkty człowieczeństwa dostaje się zawsze, kiedy w czasie sesji użyjesz kluczowego wspomnienia albo wejdziesz z nim w jakąś interakcję, masz do czynienia z osobą, z którą łączy cię twoja kluczowa relacja, czyli będziesz miał jakąś scenę, która będzie dla ciebie tutaj się odbywała, no i gdybyś był replikantem, kto wie, być może będziesz, bo robiłem rzut. I tylko ja wiem, czy jesteś replikantem, który nie wie o tym, że jest replikantem, kiedy nie uda ci się synchronizacja. Punkty człowieczeństwa służą do tego, żeby rozwijać umiejętności. I tutaj w tym przypadku przyrosty kosztują z D do C 5 punktów, z C do B 10, a z B do A 15. Okej. Okay. Ja bym jeszcze jeden element dodał. Proszę cię bardzo. Bo mamy tutaj to dorabianie na boku. I nie sprecyzowaliśmy tego. I nie rozmawialiśmy jeszcze o twojej powierzchowności. Jak wyglądasz? Tak. Dobra. To sądzę, że Steven, to najpierw może wygląd, jest osobą, która jest bardzo dobrze zadbana. To znaczy ułożone włosy, które farbuje, żeby nie straciły swojego koloru. Sądzę, że jest też osobą, która ma te takie elementy, które gdzieś rzadko się pojawiają u gliniarzy. Może ma jakiś sygnet taki ozdobny, ma właśnie jakąś bransoletkę, jakiś ładny zegarek. Sygnet Robertsów? Nie, raczej to nie róbmy, że to był jakiś wielki ród, po prostu jakiś ładny pierścionek w cudzysłowie, prawda? Prawda, jakiś taki czasami też nietypowy strój, właśnie przez to, tak wspominałem, że on się tak często zachowuje, tak jakby sam był właśnie, tych młodych funkcjonariuszy, jakby sam był młody, on też tak się ubiera, że to nie jest właśnie ten gość, który chodzi w tym prochowcu, tym krawacie, który lekko odstraje od kołnierzyka, tylko że właśnie on się czasami w jakąś, nie wiem, kwiecistą koszulę ubierze, albo w jakiś w ogóle luźny strój, nie? Że właśnie to jego, ten taki jego wygląd przyciąga spojrzenie szczególnie na tej szarej, burej komendzie. Mhm. A to dorabienie na boku i od razu może też, tak jak wspominałem, że on rzadko śpi u siebie i też jakby ten jego styl życia, jakby złączmy to w jedno, że jest klub, nazwijmy go Złota Ostryga. To jest taki klub nocny, raczej taki bardziej luksusowy niż taki spelunkowy, nie? W sensie, że tam bardziej korpoludzie przychodzą, ale tam jakby też nie ma takich sztywnych barier, zasad i tak dalej. No tam jakby ludzie przychodzą, żeby się zabawić. Steven bardzo lubi ten klub, ale jednocześnie to jest jego hobby i praca, dlatego że on tam bardzo często właśnie jest i on jakby ochrania ten klub. Nie znaczy to, że stoi na bramce bynajmniej, tylko po prostu dba o to, żeby policja się nie interesowała tym klubem, jeśli tam się dzieją jakieś, nie wiem, nielegalne substancje, są rozprowadzane. Jeśli ktoś komuś coś tam zrobi, nie wiem, dojdzie do jakiejś przemocy, czy jakby do, nie wiem, jakiegoś, to sądzę, że tam są też jakieś różne kobiety do towarzystwa i tak dalej, więc też tam, no wiadomo, dużo różnych złych rzeczy może się tam dziać. No to on dba o to, żeby był tam porządek, ale też, żeby nie było tam interwencji policji, jakiegoś zainteresowania prasą i tak dalej. No i po prostu ma z tego całkiem spore zarobki, bo problemów z racji na to, że jest to wieczór, ludzie z korporacji chcący się wyluzować i takie klimaty, tych problemów jest dużo, więc dostaje z tego dodatkową po prostu garzę. No myślę, że to jest właśnie twoje dorabianie na boku w takim razie tutaj, tak, właśnie. W tym miejscu się przejawia. Janku,
miałeś taki pewien pomysł, który dotyczył bardzo ciekawej rzeczy. Powiedziałeś mi o tym jeszcze nim zaczęliśmy sesję, ale wydaje mi się, że na tym etapie nie będziemy tego ujawniali, bo ten pomysł, myślę, że on zaistnieje właśnie w trakcie naszej pierwszej sesji, którą my zaczynamy już za chwilę, a którą wy, drodzy widzowie, Jezu, właśnie spojrzałem i zacząłem się zastanawiać, czy włączyłem nagrywanie. Tak, ale się nagrywa. No bo szkoda by było, bo w sumie nam fajna sesja zero wyszła. To wy, drodzy widzowie, zobaczycie już za tydzień, bo tak pewnie to zrobimy, że raczej będą te materiały rozdzielone. Ja ze swojej strony wszystkim fanom świata Blade Runnera i tej historii chciałbym zasygnalizować, że Deckard na samym początku pierwszego filmu teoretycznie jest nie w pracy, po pracy już nie pracuje, ale go ściągają. Może jest tak, że w następnych naszych spotkaniach dowiecie się czegoś więcej. Bo Rick Deckard to partner Stevena. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.